Jura krakowsko-częstochowska, słynne, podkrakowskie, dolinki pełne wapiennych skał. To tutaj rozgrywać się będzie nasza dzisiejsza opowieść o zdrowych miejscach, w których biją źródła. Na terenie województwa małopolskiego znajduje się łącznie 11 parków krajobrazowych, w tym 6 na wyżynie krakowsko-częstochowskiej i w jej okolicach. My w tym momencie znajdujemy się na terenie jednego z nich. Jest to Tenczyński Park Krajobrazowy, rozciągający się tak naprawdę pomiędzy Krakowem a Achszanowem i obejmujący wiele bardzo ciekawych przyrodniczo i kulturowo miejsc i obiektów. My znajdujemy się w jednym z tych obiektów, to jest Dolina Mnikowska, bardzo ciekawy wąwóz, przełom rzeki Sanki, który się tutaj znajduje w skałach wapiennych, wyrzeźbiony. Niezwykle malowniczy pod względem i krajobrazowym i tym przyrodniczym, bardzo cenny pod względem przyrodniczym i fantastyczne miejsce tak naprawdę na różnego rodzaju wycieczki i przejście się niewielkim odcinkiem doliny, bo jest to bardzo krótka dolinka, ale warto się tutaj przejść. Cały teren, oprócz tego, że znajduje się na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, to równocześnie jest rezerwatem przyrody Dolina Mnikowska i jeszcze równocześnie objęty jest inną formą ochrony, jest to europejska forma ochrony Natura 2000, a więc to wskazuje nam, że ten teren jest niezwykle cenny pod różnymi względami, bo to i flora, i fauna, i skały tutaj występujące, i ta roślinność przede wszystkim, która występuje tutaj na skałach, a i towarzyszący temu piękne siedliska leśne i cenne siedliska leśne tworzą niezwykłą mozaikę i niezwykły przyrodniczo cenny teren. Na wycieczkę zawsze musimy zabrać ze sobą coś do picia. Najczęściej bierzemy wodę. Na wycieczkę do Dolinek Podkrakowskich wziąć możemy pustą butelkę, bo tutaj wody nie brakuje. Tu jest ona w obfitości. Tu biją jurajskie źródła i wywierzyska. Dolina Mnikowska, ten przełom Doliny Mnikowskiej jest częścią Doliny Sanki i kolejne źródło, nie posiadające specyficznej nazwy swojej, po prostu źródło w Dolinie Mnikowskiej o niewielkiej wydajności, bo kilku litrów na sekundę, około 1-2 litrów na sekundę woda wypływa i zaraz kawałeczek dalej wpada do rzeki Sanki. Przez tą jurajską krainę toczy swe wody potok Sanka, wpływający do Wisły na krakowskich Bielanach. Za mną widoczny jest potok Sanka, który źródła swoje bierze w Puszczy Dulowskiej, w równinnych, podmokłych lasach. Przepływa przez tereny jurajskie, takie jak ten, tworząc często przełomy i skutkiem takich działalności wody jest właśnie ta dolina, którą widzimy. A pod względem geograficznym znajdujemy się już w tej części południowej wyżyny krakowsko-częstochowskiej, a więc blisko Doliny Wisły. Jedna z ostatnich dolinek, Dolina Mnikowska, jest jedną z tych najbardziej na południe wysuniętych, ciekawych dolinek. Objęta jest formą ochrony w postaci rezerwatu przyrody, bo zarówno flora, jak i fauna tego miejsca, jak i przyroda nieożywiona w postaci skał, rzeki, zasługuje tutaj na szczególną ochronę. Stąd też teren ten jest zarówno rezerwatem przyrody, jak i objęty jest formą ochrony w postaci Natury 2000. No i oczywiście jest to też część Parku Krajobrazowego, Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Za mną malowniczo wije się potok Sanka, a źródło w Dolinie Mnikowskiej jest jednym z wielu źródeł, które zasilają jego wody. Znajdujemy się przy źródle Maryli. To jedno z piękniejszych źródeł w Dolinie Sanki, tutaj zresztą płynąca właśnie Sanka o dość znacznej wydajności, bo kilku litrów na sekundę wypływających właśnie ze skał wapiennych, które tutaj widzimy, skał wapiennych jurajskich przede wszystkim. To właśnie źródło zasila rzekę, jedno ze źródeł, które zasila rzekę Sankę. A skąd nazwa źródło Maryli? To od badaczy, którzy tutaj w latach 70., 80. i 90., a nawet 2000. badali z Uniwersytetu Jagiellońskiego mnóstwo źródeł na terenie
jury. Jedną z nich była pani Maria Baścik, potocznie bardzo często nazywana Marylą, i to właśnie na jej jakby cześć w pewnym sensie to źródło zostało w ten sposób nazwane. Źródła poznawałem przez wiele lat, tak naprawdę prawie 10 lat pracuję w parkach krajobrazowych i od samego początku poznawałem, jako ze względu na swoje wykształcenie, również poznawałem źródła na całej Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Natomiast przyszedł rok 2013-2014, kiedy z panią Marią Baścik wykonywaliśmy zarówno i badania, i inwentaryzację tych źródeł, i zagospodarowanie w ramach jednego z ciekawszych projektów. I wtedy myślę, że tak dokładnie poznałem te wszystkie źródła, łącznie z tym, przy którym się teraz znajdujemy, czyli przy źródle Maryli. Wody ze źródeł przeważnie nadają się spokojnie do spożycia. Są to wody przefiltrowane przez skały, a więc przeważnie nie zawierają różnego rodzaju chemikaliów, różnego rodzaju zanieczyszczeń. I dlatego niejednokrotnie można się bardzo chętnie i bardzo miło napić z tych źródeł. Bardzo miła temperatura przede wszystkim tej wody, bo wynosi mniej więcej 8-9 stopni, więc w gorące dni można bardzo przyjemnie się ochłodzić. Piękno tej Jurajskiej Doliny docenił sam król Zygmunt August, który przyjeżdżał tutaj na miłosne spotkania ze swą wybranką Barbarą Radziwiłłówną. Od tej pory las po jednej stronie doliny nazywany jest miłosówką, a po drugiej stronie kochanką. Królewska para szukała tutaj wytchnienia przed zgiełkiem krakowskiego grodu i niechętnymi wybrance króla dworzanami na Wawelu. Tu przyjeżdżali cieszyć się sobą, tutaj przyjeżdżali cieszyć się przyrodą. Lecz czy tylko? Czy tylko ku uciesze? W tym miejscu można naprawdę odczuć tętnienie serca natury. Główny rodzaj lasów, który tu występuje, to są grądy. Grądy są złożone z grabów, buków, lip. W części północnej znajduje się fragment zbliżony do lasu gospodarczego. To jest bór mieszany, złożony głównie z sosny i modrzewia. Są to tereny bardzo grzybne. Poza grądami i borem mieszanym jest tutaj jeszcze ciekawy fragment buczyny, która jest od wschodu rezerwatu. Na zboczu południowym jest buczyna, którą się określa jako buczyna storczykowa. Jest ona nieco prześwietlona, a w runie występują licznie storczyki. Miejsce to z dawien dawna, z wieków, było świątynią. Świątynią mokoszy Pani Przyrody i do dziś jest to miejsce kultowe. Dolina Mnichowska to też nie tylko przyrodniczo bardzo fajny teren, ale też kulturowo, bo obraz, który tutaj namalowany został przez Walerego Lesza Radzikowskiego, to też piękne miejsce, które właśnie łączy taką sferę trochę religijną, przyrodniczą, spokoju, gdzie można spokojnie sobie usiąść, przemyśleć mnóstwo rodzajów spraw, jednocześnie będąc w tym pięknym przyrodniczo miejscu. Ja też tutaj bardzo często przychodzę, nie tylko jako pracownik parków krajobrazowych, ale również i prywatnie bardzo chętnie tutaj spędzam swój czas, bo warto tu przyjechać i przebywać w tym niezwykle ciekawym i pięknym przyrodniczo terenie. Tajemnicza, schowana wśród lasów dolina. W niej święte źródło, jaskinie, groty i naturalna kaplica. Miejsce kultowe od zarania dziejów. W naszych czasach kaplica Madonny Skalskiej w Dolinie Mnichowskiej. To miejsce stanowi bardzo ważny element kulturowy w okolicy. Zarówno kontakt z niezwykłą przyrodą, jak i walory na przykład religijne. Jest to miejsce kultu. Spotykałem tu zloty motocyklistów. Było to bardzo niezwykłe widzieć tych wszystkich
jeźdźców w skórach zasiadających grzecznie na ławeczkach, z czym innym nam się zazwyczaj kojarzą. Nasi przodkowie ogromną czcią darzyli przyrodę. Święte źródła, święte gaje, uroczyska i ruczaje pełne były istot spoza naszego wymiaru. Były to miejsca święte, były to miejsca modlitwy i skupienia. Jednym z takich miejsc jest właśnie Dolina Mnichowska już od czasów pradawnych. Stopniowo niszczała i była poprawiana przez miejscową ludność i tak naprawdę nie wiemy, ile wspólnego w tej chwili ma z pierwowzorem, ale jest istotnym ośrodkiem kultu. Wspaniały obraz namalowany przez Walerego Eliasza Radzikowskiego dominuje nad sercem Doliny Mnichowskiej. Prastara świątynia pośród lasów nad brzegiem potoku u świętego źródła. Walery Eliasz Radzikowski namalował obraz Madonny Skalskiej pod wpływem legendy, pod wpływem historii o polskich powstańcach, którzy uciekając przed kozakami, przed carskim wojskiem, za tymi skałami w 82-metrowej jaskini, którą one kryją, znaleźli schronienie. A zaprowadziła ich do tej jaskini, do tej wspaniałej, naturalnej kryjówki piękna panna, Madonna Skalska z tego obrazu. W tym rezerwacie możemy spotkać trzy jaskinie, które są wykazane przez badaczy. Jedna z nich, która znajduje się za wizerunkiem Matki Boskiej, ma 82 metry długości. W okolicach znajduje się jeszcze 12 jaskiń, wedle opisów badaczy, poza terenem rezerwatu. Po sąsiedzku znajduje się również rezerwat Zimny Dół. Miejsce święte dla naszych przodków, miejsce święte dzisiaj. Dziś też wymaga ono opieki i choć nie ma tu już mnichów, pustelników, to pieczę nad tym wspaniałym miejscem, świątynią przyrody sprawują parki krajobrazowe i nadleśnictwo Krzeszowice. W rezerwacie Zimny Dół główną atrakcją jest potok wypływający wprost z jaskini, z wywierzyska, które tam się znajduje. Dalej jesteśmy na terenie Cęczyńskiego Parku Krajobrazowego, tym razem w Zimnym Dole. Bardzo ciekawe miejsce, odosobnione, w którym znajduje się rezerwat, który chroni fantastyczne wapienne skałki, ale niedaleko od rezerwatu znajduje się też jedno z bardzo ciekawych miejsc, to źródełko. Źródełko w Zimnym Dole. Może by nie było niczym nadzwyczajnym, bo wypływa z niego też kilka litrów wody na sekundę. Natomiast to, co w nim jest niezwykle ciekawego, to woda tutaj wypływa nie jakby ze źródełka, tylko prosto z jaskini. Niewielkiej zresztą jaskini, bo ona za chwileczkę się tutaj kończy, ale jest to jedyne takie źródło tutaj na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, które ma taką formę właśnie wypływu prosto z jaskini. No, znajduje się dość wysoko i woda, która przesiąka z górnych terenów powyżej źródła do niego podczas opadów, przesiąka w bardzo szybkim tempie i zaraz po opadach jest widoczny bardzo duże wezbranie wody tutaj właśnie w tym źródle. Zupełnie inaczej to wygląda w innych źródłach, gdzie ta woda przesiąka dość długo, to trwa od kilku godzin do kilku, nawet czasami kilkunastu dni. Natomiast tutaj to widoczne jest bardzo szybko, co oznacza, że ten przepływ z górnych części tutaj terenu jest dość szybki. Z tym związane jest pewne niebezpieczeństwo, oczywiście jeżeli chodzi o czystość tej wody, bo ona spływać może tam na przykład z pól, czy w pewnym sensie jakichś mniej lub bardziej zanieczyszczonych terenów. Nie zdąży przesiąknąć przez skały i oczyścić się w odpowiedni sposób. Więc w takich momentach, przede wszystkim podczas takich większych wezbrań, no nie warto wtedy pić wody z akurat tego na przykład źródła. Natomiast dzisiaj, kiedy mamy niski jego stan, kiedy wiadomo, że ta woda tutaj przesiąka w sposób raczej powolny, myślę, że bez problemu można się tej wody znowu napić.
Jednym z obowiązków służby Parku Krajobrazowego, oprócz czynnej ochrony, ochrony terenów parków krajobrazowych, jest też edukacja, a więc przekazywanie wiedzy społeczeństwu na temat cennych miejsc, które znajdują się na terenie parku. Między innymi właśnie w 2014 roku prowadziliśmy taki projekt, w którym rewitalizowaliśmy źródła. Polegało to między innymi na oczyszczeniu ich mis z niepotrzebnej roślinności. Polegało to na zagospodarowaniu turystycznym, w tym między innymi takich tablic edukacyjnych, z których można wyczytać, co to za źródło, jaki jest skład wody, jaka jest jego wydajność, a także ciekawostek dotyczących każdego ze źródeł. Kilkanaście takich źródeł w ten sposób zostało zagospodarowanych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w parkach właśnie krajobrazu. Znajdujemy się w rezerwacie przyrody Dolina Mnikowska. Jest to jeden z 8 rezerwatów na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice. Ten jest jednym ze specjalnych, jest bardzo malutki, ma tylko 21 hektarów. Powołany został w 1963 roku, czyli 100 lat po namalowaniu na skale górującej nad doliną wizerunku Matki Boskiej przez Eliasza Radzikowskiego, Walerego Eliasza Radzikowskiego. Walery Eliasz Radzikowski był taternikiem, pasjonatem spinaczki wysokogórskiej, ale tu w tych skałach ćwiczył. W tych skałach w Dolinie Mnikowskiej ćwiczyli też taternicy, himalaiści, alpiniści w latach międzywojennych. To tutaj wykuwała się szkoła polskiego taternictwa i himalaizmu. Dolina Mnikowska, bo mnisi. Mników, bo mnisi. Jacy to mnisi? Czy tylko mnisi z klasztoru na Bielanach, których własnością była ta wieś? Czy tylko od tych mnichów wywodzi mników swą nazwę? A może od mnichów pustelników? Może od druidów, którzy w jednym z odgałęzień Doliny Mnikowskiej mieli swój ołtarz ku czci Pani Przyrody, ku czci Mokoszy. Dolina Mnikowska, choć od zawsze bardzo dzika, była też miejscem intensywnej gospodarki człowieka. Gospodarki choćby pasterskiej. Tutaj pasły się stada koni na potrzeby dawnych środków transportu, na potrzeby siły pociągowej, bo innej w tamtych czasach nie mieliśmy. Ten rezerwat jest przykładem na wpływ człowieka na swoje środowisko. Tutaj mieliśmy okazję zaobserwować, jak powołanie rezerwatu przyrody w roku 1963 i zaprzestanie użytkowania rolniczego, czyli wypasu, wpłynęło na zmiany w różnorodności biologicznej tego terenu. Jurajskie tereny, które mamy okazję tu zaobserwować, w Pigułce, bo jest to bardzo mały rezerwat, wyglądają w tej chwili na stopniowo przysłaniane przez krzewy. Wynika to z tego, że w chwili powołania rezerwatu zaprzestano wypasu i użytkowania rolniczego tego miejsca. Wykształcone dzięki wypasowi i użytkowaniu, otwarte przestrzenie zaczęły ustępować przed sukcesją lasu. W latach 90. miałem okazję brać bezpośredni udział w wykonywaniu prac polegających na odtworzeniu warunków dla tych siedlisk kserotermicznych, dla odsłaniania skał. Wykonywanie prac w tym rezerwacie było bardzo trudne. Tutaj, żeby przejść kawałek od drzewa do wyznaczenia następnego drzewa, sprawdzenia, czy coś jeszcze nie jest, nie trzeba gdzieś jeszcze jakichś cięć zrobić, coś odsłonić, to na mapie to jest milimetr w poziomie, natomiast tu każdy krok to jest o pół metra wyżej. Spadki są bardzo duże. Część z tych prac pracownicy wykonywali z zabezpieczeniami linowymi,
technikami alpinistycznymi. Dolina Sanki obfitowała w młyny, tartaki i folusze, bo tylko siła przepływającej wody była w stanie dać napęd potrzebny naszym przodkom. Ludzie przetwarzali bieg rzeki, żeby stworzyć kanały zwane młynówkami, spiętrzali wodę i wykorzystywali energię wody płynącej dla usprawnienia gospodarki, czy w postaci młynów, czy tartaków, które mogły być napędzane energią płynącej wody. Drugą taką siłą była siła zwierząt pociągowych i tutaj właśnie w tej dolinie pasły się konie i była prowadzona intensywna gospodarka pasterska od czasów już zamierzchłych. W warunkach kiedyś, kiedy była większa różnorodność biologiczna tych terenów, udział nieleśnych zbiorowisk był większy, więcej łąk i tych muraw kserotermicznych. Między tym wszystkim chodziły owce, barany, jakiś pewnie pastuch z patykiem, z kijem. Naturalne ograniczenie terenu umożliwiało pasienie tylko w tym miejscu. Dostęp do potoku umożliwiał pojenie bydła i stada owiec. Było to wykorzystywanie środowiska, wydaje się, właściwe, biorąc pod uwagę, że do dzisiaj możemy się cieszyć tym obiektem. Dolina Mnichowska nazwę swą wywodzi od mnichów, lecz inne doliny w tym pięknym terenie podkrakowskich dolinek nazwę swą zawdzięczają choćby zwierzętom, które się tu pasły, jak Dolina Kobylańska, gdzie pasły się stada rumaków, wspaniałych wierzchowców naszych przodków, choćby husaria dosiadała koni, które pasły się w tych dolinach. Skały, murawy kserotermiczne, suche lasy na wierzchowinie, to wszystko nam się kojarzy z suszą. Natomiast w głębi znajduje się system. System jaskiń, system kanałów, szczelin. Nazywa się to system krasowy, który powoduje, że woda czy głębinowa, czy powierzchniowa, przemieszczając się tymi kanałami, wypływa w postaci źródeł, wywierzysk w różnych miejscach. Tereny źródliskowe, zarówno jak i źródła, bardzo często pokrywają się z miejscami poboru wody do wodociągów. Z prostej przyczyny, właśnie w tych miejscach woda jest bardzo, bardzo czysta i bez problemu może być dostarczana prosto tak naprawdę do mieszkańców tych terenów. Mnichów od mnichów to nie jedyna nazwa wywodząca się z prastarego kultu przyrody, tak ważnego w życiu dawnych Słowian. Wróżebna Góra, Modlniczka, Modlnica to wszystko nazwy z bliskiej okolicy. Mnichów swoje pochodzenie zawdzięcza mnichom. Jacy to mnisi? Zastanówcie się Państwo sami.